Witajcie, moi drodzy. W dzisiejszym nagraniu chciałabym porozmawiać o narcyzmie ukrytym. Kiedy ja pierwszy raz spotkałam się z tym zjawiskiem, ja do końca nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego moje ciało czuje lęk wobec konkretnych osób, które ja dopiero poznałam, co moja intuicja mi mówiła, moje gut feeling. I ja w pierwszym momencie stwierdziłam, że nie, no mi się to wydaje, to nie może być prawda. Że tu chyba mój kompas zawiódł, że coś się z nim stało. I zanim przejdę do konkretnych cech, które wypisałam sobie, żeby Wam powiedzieć, co mi po prostu dało też do myślenia, dlaczego ja się czułam w taki, a nie określony sposób, jakie znaki, jakie zachowania sprawiły, że ja zaczęłam się temu przyglądać. Ale na samym wstępie chciałabym dodać, że jeżeli dla nas jakaś relacja jest nadużyciem, czujemy, że w tej relacji nie możemy być sobą, że coś się dzieje nie tak, to pierwszą rzeczą, jaką my powinniśmy w ogóle zrobić, jest zadbanie o siebie. A co to dla mnie oznacza? To dla mnie oznacza, żeby zajrzeć, dlaczego ja jestem w tej relacji, co sprawiło, że ja przyciągnęłam daną osobę. Co jest takiego we mnie, że ja tkwiłam w takiej relacji, bądź tkwię, czy to jest przyjacielska relacja, partnerska, czy to jest po prostu jakaś relacja w grupie konkretnej, w pracy. Co to o mnie mówi? Bo stwierdzenie, że ktoś jest toksyczny, to jedno, a zobaczenie tak naprawdę, co sprawiło, że właśnie mam kontakt z tą, a nie inną osobą, to druga rzecz. I kiedy nawet my jesteśmy w związku z toksyczną osobą, tak, to dajmy na to, kiedy byłam w toksycznej relacji, to nie znaczy, że ja jako osobowość zależna nie byłam toksyczna, że nie krzywdziłam i nie manipulowałam. Robiłam to, ale robiłam to nieświadomie. Nie wiedziałam też, że to robię i nie widziałam też, co było mi robione. Kwestią tego, żeby spojrzeć na wszystko z innej perspektywy, żeby wyjść do ludzi z innego punktu widzenia, było to, żebym ja musiała zajrzeć do siebie, do swoich ran, zobaczyć, co konkretne osoby, jakie konkretne relacje, co we mnie pobudzały, i poprzez pracę z wewnętrznym dzieckiem starać się zmienić to, wyjść ze starych schematów, wyjść z tego raniącego innych zachowania i nie pozwolić też na raniące zachowania wobec mnie. O to w tym chodzi, bo wskazanie też na kogoś palcem, że tak, to jest toksyczna osoba, to jest jedno, ale co to o mnie mówi? Jakie rany we mnie to poruszyło? Co ja miałam w sobie nieuleczone i nieukochane? I teraz przejdę do właśnie cech, które sobie wypisałam dla Was, żeby scharakteryzować mniej więcej zjawisko narcyzmu ukrytego. Te manipulacje bardzo ciężko zauważyć. Mi było je bardzo ciężko zauważyć. Ja w ogóle nie spodziewałam się, że one w taki sposób mogą tak na mnie wpływać i moje ciało wychwyciło je, moja intuicja, którą de facto troszeczkę zepchnęłam, kiedy pierwszy raz to się stało. Te nadużycia, które mogą być wobec nas stosowane, są bardzo ukryte, stąd bardzo trudno zorientować się, czy my mamy rację, czy nam się tylko wydaje, a może my przesadzamy, bądź wariujemy. Związek z takimi osobami, które są ukrytymi narcyzami, to taka troszeczkę psychologiczna walka, bo oni będą bardzo często używać pasywno-agresywnej manipulacji, o czym zresztą powiem troszkę więcej w dalszej części filmiku. Ale dla mnie taką podstawową rzeczą, którą ja zauważyłam, było to, że ja wobec pewnych osób stałam się podejrzliwa, zachowywałam się troszeczkę jak taki detektyw, że coś mi nie pasowało, co to było. I to już był dla mnie znak, że coś się dzieje nie tak, że coś to we mnie pobudza. I ja musiałam tutaj też dojść. Co to jest konkretnie? W czym ja jeszcze tkwię? Jaki schemat zostaje u mnie uruchomiony? Który guzik jest tutaj naciskany, że ja reaguję tak, a nie inaczej? I poprzez
kontakt z narcyzem ukrytym, my możemy się stać też bardzo lękliwi, trochę przerażeni i nieufni wobec również siebie, wobec tego, co nam się w danym momencie przydarza. Tak było też ze mną. Ja nie wiedziałam, przez co ja przechodzę. Ja byłam wtedy w trakcie procesu i po prostu byłam bardzo zmieszana, dopóki nie zobaczyłam tak naprawdę większej perspektywy, kiedy zrobiłam dwa kroki do tyłu. Narcyz ukryty udaje tak naprawdę kogoś, kim nie jest. Ciężko jest właśnie wychwycić tak naprawdę na samym początku, z kim mamy dla tego do czynienia. Czujesz się, że tak naprawdę nie wiesz, co jest grane, ale wiesz, że coś tutaj nie pasuje, że gdzieś tutaj trzeba po prostu czemuś się przyjrzeć. I my po prostu będziemy się często zastanawiać też, czy my jesteśmy bezpieczni na tym świecie, bo to też może powodować w nas narcyz ukryty, który będzie stosował wobec nas różne taktyki, żeby coś od nas uzyskać. Ja i wiele innych osób nazywa takie osoby wilk w owczej skórze. Oni bardzo często zachowują się tak, że otoczenie, generalnie myślę, że to są bardzo dobre osoby, że nie ma wobec nich żadnych zarzutów. Dopiero to tak naprawdę też wychodzi przy bliższym kontakcie, kiedy spędzacie z tą osobą więcej czasu, bądź kiedy jest na przykład ona waszym współlokatorem, kiedy rzeczywiście już ta osoba nie może dłużej czegoś ukrywać i ta maska powoli opada i dopiero widać, co tak naprawdę się tutaj dzieje. Czasami nawet my możemy uważać, myśleć, że mamy do czynienia z osobowością zależną, że tak naprawdę to nie jest osobowość tak narcystyczna, czy innego typu socjopatyczna, czy tak psychopatyczna. Tego typu narcyz jest też nazywany narcyzem wstydzącym się, takim introwertycznym. Ale co ich też charakteryzuje, oni są bardzo często zgorzkniali. Biorą często nas na litość, żeby jakąś reakcję od nas uzyskać. To jest między innymi ta manipulacja pasywno-agresywna. Bardzo często się dąsają, jęczą wręcz, biadolą nad swoim też losem. I masz wrażenie, że po prostu trafiłeś na największą ofiarę, jaką kiedykolwiek spotkałeś. I rzeczywiście uruchamiasz tutaj współczucie i empatię, bo kiedy słuchasz całych tych historii, które są ci opowiadane, no automatycznie tak, twoja wrażliwość zostaje uruchomiona i twoja empatia. I tutaj po części o to chodzi narcyzowi ukrytemu. Te osoby mają taki bardzo pasożytniczy tryb życia. Jeżeli po spotkaniach z taką osobą czujesz, że opuściła cię cała energia, że jesteś bardzo zmęczony, to tutaj możesz mieć takie uczucie, że jakby życie z ciebie dosłownie uchodziło. To są właśnie efekty kontaktu między innymi z osobowością narcystyczną ukrytą. I ta pasywno-agresywna właśnie manipulacja to jest też emocjonalne nadużycie nas. Osoba, która jest narcyzem ukrytym, używa też często ciszy do manipulacji, żeby nami manipulować. Będą się obrażać, wycofywać, właśnie milczeć. W rodzinie takiej, gdzie jeden z rodziców jest narcyzem ukrytym, często jest wybierane dziecko, jedno dziecko jako trofeum i ono jest wielbione i wywyższane, a następnie inne dzieci są traktowane jak takie kozły ofiarne, są obwiniane za wszystko. Stąd ukryty narcyz często bardzo powoduje wiele konfliktów, nie tylko w rodzinie, ale w grupie, w pracy.
mają te osoby w sobie bardzo wiele niestabilności i takiej irytacji ukrytej, której poprzez różne manipulacje starają się gdzieś tam właśnie to jest dyskretnie pokazywane. I kiedy tak naprawdę też ty zaczynasz zaprzeczać sobie, że coś ci się wydaje, że to nie może być prawda, że to jest po prostu wręcz niemożliwe, że ta osoba budzi w tobie, dajmy na to poczucie lęku czy niepokoju. I kiedy zaczniesz minimalizować siebie, szukać wymówek dla czyjegoś zachowania, to może być już dla ciebie jakaś wskazówka. Dla mnie ona była. Czego ja nie chciałam widzieć, co ja ukrywałam też przed sobą, w co ja nie chciałam zajrzeć u siebie, co konkretna osoba we mnie pobudzała. I ja zaczęłam się bardzo temu przyglądać, co konkretne osoby, których tak po prostu ja reagowałam na nie lękiem, co one do mnie mówią i w jaki sposób one to do mnie mówią. Ja zauważam, że cokolwiek czasami bym nie opowiadała, co mi się przydarzyło, moje zdanie było przerywane w połowie i automatycznie ta osoba opowiadała, no to słuchaj tego, ja po prostu miałam gorzej, miałem gorzej, słuchaj, ja nawet nie byłam w stanie dokończyć swojej historii, tylko automatycznie ta osoba miała bądź inną, bądź zbliżoną historię, ale miała totalnie, całkowicie po prostu najgorzej na świecie, była najgorzej potraktowana, w porównaniu ze mną to jest nic, mi absolutnie nic się nie wydarzyło. Na początku ja tego w ogóle też nie zauważyłam. Stwierdziłam, że okej, przykro mi, tak? Byłam w szoku, że rzeczywiście takie rzeczy przydarzyły się tej osobie. Osoby te też często wpływają bardzo na Twoje poczucie własnej wartości. Często też krytykują Ciebie. Uważają, że nikt ich nie rozumie. Te osoby są bardzo słabymi również słuchaczami. Nie są w stanie wysłuchać do końca Twojej historii. Sami siebie wyobrażają, że są oczywiście najważniejsi na tym świecie, ale brakuje im też takiej pewności siebie, żeby wykonać jakieś kroki, co robi klasyczny narcyz. Brakuje im tej odwagi, żeby po prostu wyjść bardziej i domagać się tego, czego oni chcą. Czują też wstyd, ale mają też poczucie winy i takie roszczenia, że świat im jest coś winien, że im się po prostu coś należy, czego nie otrzymali. Bardzo często te osoby opowiadają smutne, tragiczne historie ze swojego życia, jakieś traumatyczne wydarzenia, historie z dzieciństwa. I oczywiście, że my zareagujemy współczuciem i empatią, bo narcyz widzi też, jak my możemy, co on może od nas uzyskać, ale on nie robi tego po to, żebyśmy my mu pomogli, tylko jemu też chodzi o naszą reakcję. Więc on nam to powie, ale tak naprawdę jemu nie zależy, żebyśmy my mu pomogli, bądź żeby jego stan się poprawił. To właśnie to jest to. On nie mówi nam po to, żeby jego samopoczucie czy komfort życia się poprawił. Nie. Co jeszcze? Używają też często plotek. Jest to dla nich również kolejna droga do manipulacji ciebie, do znęcania się. W ten sposób często oni chcą ci pokazać, poprzez właśnie plotkowanie o tobie do innych osób, że nie są szczęśliwi w twoim towarzystwie, ale nie mają odwagi też, żeby powiedzieć ci to wprost, więc będą używać również tej techniki. Jeżeli będziesz chciał też ich konfrontować przed innymi, oni kompletnie wszystkiego się wyprą. Nie przyznają się automatycznie do tego, że coś takiego było, wydarzyło się, że oni coś takiego powiedzieli. Oni odwrócą totalnie kota ogonem i powiedzą, że ty sobie coś wymyślasz, bądź w ogóle, że nie było takiej sytuacji. Będą chcieli oczywiście cię przekonywać, że to, co ty widziałeś, to tak naprawdę nie jest prawdą i tobie się to wszystko po prostu wydarzyło, że po prostu zmyślasz sobie, dopowiadasz. I będą tak pięknie grać również ofiarę, że ty zaczniesz wątpić w siebie, rzeczywiście, zaczniesz wątpić w swoje zmysły, czy to jest, że rzeczywiście tobie może się wydawać, że możesz się mylić. I oni przede wszystkim chcą też Twojej empatii
i sympatii. I kiedy tak naprawdę czujesz się fizycznie, psychicznie, emocjonalnie wyczerpany, kiedy zdamy też sobie sprawę, że przez wiele lat chcieliśmy komuś pomóc, czy przez wiele miesięcy chcieliśmy komuś pomóc, a ta osoba w ogóle się nie zmienia. I dla mnie to było też takie przebudzenie, że ta konkretna osoba nie chciała ode mnie tak naprawdę pomocy, że to nie o to tutaj chodziło. I kiedy liczysz, że ta właśnie dana osoba, czy sytuacja, związek zmieni się, to niestety, ale to jest też kolejna metoda manipulacji. Te osoby nie chcą się zmienić. Im nie o to tutaj chodzi. One nie po to nam mówią to, co im się przydarzyło, bądź tak, przez co przechodzili. One nie chcą po prostu żadnej zmiany. I my teraz możemy zdać sobie po 10, 20, 50 latach, że straciliśmy na coś czas, chcąc naprawić i kogoś uratować, kiedy ta osoba tak naprawdę w ogóle tego nie chciała. Te osoby też często mówią, że one nienawidzą dramy, a cały czas mówią o jakiejś dramie. Gdzieś wszystko po prostu dla nich jest tą dramą. To jest też bardzo ciekawe. I ja sobie zdałam też po kilku relacjach, tak nawet koleżeńskich, że po prostu ta relacja zabrała mnie nigdzie, że mimo, że ja chciałam nawet pomóc tej osobie, to ta osoba w ogóle tego ode mnie nie chciała. I ja byłam traktowana właśnie w taki sposób, gdzie czułam, że coś jest nie tak, ale do końca nie wiedziałam co. Nie potrafiłam zdemaskować w ogóle na początku tego. I zostajemy po prostu później z niską wartością samego siebie, ze zwątpieniem, że no, chyba po prostu przesadzam, coś mi się wydawało. I ja chciałam też tutaj powiedzieć, że my musimy pamiętać, że my nie jesteśmy na tym świecie po to, żeby kogoś ratować, ocalać, czy naprawiać. To nie o to tutaj chodzi. Dla mnie zawsze chodzi o to, żeby brać przede wszystkim odpowiedzialność za siebie, i za to, co to też we mnie powoduje, co to we mnie też pobudza, co ja jeszcze mam w sobie do ukochania, jakie rany ja jeszcze mam niezaleczone, jak ja mogę nawiązać kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem i wyjść do ludzi bardziej świadoma i nie używać też tych moich toksycznych schematów, moich manipulacji, bo ja również je miałam. I to jest dla mnie właśnie istotne. Nawet jeżeli ja natrafiam na narcyza ukrytego, to ja zawsze się zastanawiam, co to też o mnie mówi. Czy ja mam jeszcze jakieś, jakie rzeczy mam do przepracowania? Bo na pewno mam, tylko kwestia jest tego, co to jest. I zachęcam Was właśnie do spojrzenia na to z takiej perspektywy. Bo dla mnie narcyz ukryty był zjawiskiem po prostu bardzo zaskakującym. Ja nie wiedziałam przez kilka miesięcy, o co chodzi. Dopiero po pewnym momencie ja sobie dodawałam to wszystko i zobaczyłam, że mi się nic nie wydawało, wszystko było ok. I zaczęłam po prostu jeszcze bardziej zaglądać w siebie. Także z tym chciałam się z Wami podzielić. Miłego dnia, do zobaczenia w następnym filmiku.